Wróżka Aida apeluje, nie widzę klucza dalej z wojny na Ukrainie. Przepowiednia Aidy na 2023 roku, to rok klucza Aida Kosoyan Przybysz, szerzej znana jako Aida, zdobyła popularność w Polsce po tym, jak udało jej się przewidzieć pandemię w 2020 roku, kiedy mówiła, że będzie to rok maski. Następnie mówiła, że rok 2022 ukazał się jej jako rok korytarza, co również się sprawdziło. Korytarz kojarzy się z korytarzem humanitarnym dla Ukrainy, a także Polska była dla uchodźców z Ukrainy korytarzem do innych krajów. Wizja Aidy na 2023 roku to optymistycznie brzmiący rok klucza. To właśnie w tym roku możemy rozwiązać sprawy, które od dawna nam ciążą na sercu i duszy. Klucz to dla mnie bardzo mocny symbol, bo kluczami otwieramy lub zamykamy drzwi, drzwi swojego serca, swojej duszy, nowych domów. Drzwi zawsze prowadzą nas w kierunku albo znanym nam już wcześniej, albo nowym, mówiła Aida w rozmowie z Magdą Młek. Gorsze wieści natomiast ma Krzysztof Jackowski, czyli jasnowidz z Człuchowa, który powiedział wprost, że rok 2023 będzie ciężki, ale najbliższe 12 miesięcy będą tylko wstępem do czegoś jeszcze gorszego. Galopująca inflacja, nieczyste polityczne zagrywki, coraz bardziej napięte stosunki z innymi krajami i niepokój o jutro. Polacy mają powody do obaw, ponieważ zagrożenie ze strony nieprzewidywalnej Rosji nadal jest aktualne. Jednym z najczęstszych pytań o przyszłość, jaką zadają Polacy, to kiedy nastąpi koniec wojny na Ukrainie. Niestety wróżka Aida nie ma dobrych wieści. Najnowsze przepowiednie Aidy Kosoyan Przybysz możesz obserwować na Instagramie Aida Kosoyan Przybysz Official, przecinek, gdzie przekazuje swoje wizje i przemyślenia dotyczące bieżących zdarzeń, a także bliskiej przyszłości. Aida Kosoyan Przybysz jest Ormianką. Urodziła się w Gruzji, mieszka w Polsce od około 30 lat. Kropka. Jak sama o sobie mówi, jest wizjonerką, kompozytorką, wokalistką, autorką tekstów, felietonistką i jasnowidzką. Dar przepowiadania otrzymała od swoich babek i prababek, który był w jej rodzinie od pokoleń przekazywany wyłącznie w linii żeńskiej. W latach 90. przyjechała do Polski na studiach. Poznała wtedy też swojego męża i została na stałe w Polsce.